Jest poniedziałek, 12 lutego. Rozpoczynamy kolejny tydzień w informacjach. Grzegorz Żądło, dzień dobry. Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem usłyszał dziś 32-letni mieszkaniec Sosnowca, którego policja zatrzymała w Warszawie jeszcze w niedzielę. Jest podejrzany o zamordowanie swoich rodziców. W poniedziałek do godzin popołudniowych trwało przesłuchiwanie mężczyzny, który, jak informuje prokuratura, przyznał się do zarzucanych mu czynów. Zdecydował się również na składanie wyjaśnień. Fatima Orlińska. Ciała dwóch osób, kobiety i mężczyzny we wieku 67 i 66 lat, policja znalazła w niedzielę przed południem w jednym z domów jednorodzinnych przy ulicy Wapiennej w Sosnowcu. Dziś jeszcze prokuratura nie wyjaśnia, w jakich okolicznościach doszło do ujawnienia zwłok, ani kto poinformował, że w domu mogło dojść do tragedii. Jeszcze w niedzielę został zatrzymany 32-letni syn ofiar, który usłyszał już dwa zarzuty zbrodni ze szczególnym okrucieństwem. Przyznał się do winy. Zatrzymano go, ponieważ planował ucieczkę z kraju, ale są to wstępne ustalenia śledztwa. Od wczoraj, to również potwierdzam, w tej sprawie trwają intensywne czynności dowodowe. Prokurator był obecny na miejscu zbrodni, prowadził oględziny miejsca, w którym doszło do zabójstwa, zabezpieczał ślady i dowody przestępstwa. Oględzinom poddał również razem z biegłym z zakresu medycyny sądowej ciała ofiar. Została już zlecona sekcja zwłok. Jak przekazał prokurator, na ciele ofiar widoczne były obrażenia. Nie wiadomo jednak, jakiego narzędzia użył sprawca i jaki był jego motyw. Sąsiedzi ofiar kojarzą mężczyznę podejrzewanego o dokonanie zbrodni. Jak mówi jeden z nich, tragedia była kwestią czasu. To było około 10 miesięcy, no niecały rok temu, tak, około 10 miesięcy. Przychodziłem sobie z pieskiem na spacer i ten młody człowiek, który wcześniej już był z dachu ściągany jakiś tam czas, on był uzależniony od narkotyków i stał w oknie i mówił, że jest papieżem, no takie różne. To zadzwoniłem na policję, poprosiłem, żeby policja przyjechała i ja prosiłem policję i służby, żeby zainterweniowały w tej sprawie, zanim komuś zrobi się krzywda, żeby uratowali chłopakowi albo komuś życie, bo to, że on popełni samobójstwo, umrze albo zabije kogoś, to była tylko kwestia czasu. Mężczyzna był wcześniej karany za przestępstwa przeciwko mieniu. Teraz o jego dalszym losie zadecyduje sąd. Prokuratura najprawdopodobniej wystosuje wniosek o tymczasowe aresztowanie, m.in. z powodu ryzyka ucieczki podejrzanego. Nowa koalicja w Sosnowcu. W wyborach samorządowych będzie jedna wspólna lista Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy. Arkadiusz Chęciński, obecny prezydent miasta, ogłosił już swój start w wyborach i będzie chciał zapewnić sobie trzecią kadencję, najlepiej w pierwszej turze. Fatima Orlińska. Nowa Lewica i Koalicja Obywatelska w Sosnowcu oficjalnie poparły kandydaturę Arkadiusza Chęcińskiego na prezydenta w zbliżających się wyborach samorządowych. My ze sobą współpracowaliśmy w mniejszym lub większym stopniu przecież przez ostatnie kilka lat. To nie jest tak, że my dzisiaj się poznaliśmy. Nie, nie, w samorządzie się współpracuje w różny sposób. Chcemy tą współpracę dzisiaj, inaczej chcemy pokazać efekty tej 9-letniej wspólnej współpracy. I tak jak powiedziałem, dla nas najważniejszą rzeczą jest pokazanie, że łączenie jest dużo lepsze niż dzielenie i tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi. To samo mówią przedstawiciele Lewicy. Wprawdzie nieoficjalnie mówiło się, że kontrkandydatem Chęcińskiego w wyborach prezydenckich może być Łukasz Litewka, który uzyskał bardzo dobry wynik w wyborach parlamentarnych. Ale ostatecznie do takiego starcia nie dojdzie. Widzimy naprawdę wiele rzeczy, które zmieniło się w tym mieście. Nie można tego mu odmówić. ZPS, egzotarium. Ja teraz po cichu liczę, że tym właśnie punktem, o którym pani tutaj redaktor wspomniała, będzie obiecany basen sielecki, no bo to jest jednak już obiekt typowo do remontu, tam już jest naprawdę źle i mocno w to wierzymy, no ale nie samym basenem sieleckim to jakby decydowaliśmy. Mamy wspólną wizję, nie chcemy się kłócić w tych wyborach, nie chcemy faktycznie, żeby to miasto znowu było oplakatowane. Jesteśmy dziś jedną drużyną, mówią przedstawiciele nowej koalicji w Sosnowcu. Będą nie tylko wspólne listy, ale również wspólne założenia programowe. O szczegółach na razie koalicjanci nie mówią jednak zbyt wiele. Ta koalicja z jednej strony łączy w sobie wiedzę, doświadczenie i powiedzmy intuicję i odwagę w podejmowaniu dobrych decyzji dla miasta przez pana prezydenta, a z drugiej strony Nowa Lewica wnosi nowe pomysły, świeżość, pewne perspektywy rozwoju, których być może w Sosnowcu do tej pory jeszcze nie dostrzeżono. Inne ugrupowania na razie nie ujawniły, czy i ewentualnie kogo wystawią w wyborach na prezydenta Sosnowca. Rozpoczynają się prawie 3-letnie utrudnienia dla kierowców na autostradzie Katowice-Kraków. Stalexport Autostrada Małopolska rozpoczyna wymianę nawierzchni. Na początek na odcinku od węzła Brzęczkowice do węzła Murckowska. Początek remontu oznacza też przygotowanie do przekazania autostrady A4 Skarbowi Państwa. Karolina Komada.
Do utrudnień na autostradzie A4 z Katowic do Krakowa kierowcy zdążyli się już przyzwyczaić, dlatego początek kolejnych przyjmują na chłodno. Remonty zawsze powinny być, chociaż są problemy, trzeba się przyzwyczaić do tego. Jeżdżę tutaj często, codziennie, więc myślę, że to na pewno utrudnienie. Choć tak, cały czas tutaj są korki na jakichś tam odcinkach, nie? Bo są straszne dziury, a nie tylko na autostradzie, w mieście też. Złota rada na utrudnienia w przebudowie dróg, robić to etapami. Zrobić jeden odcinek, skończyć, potem drugi, żeby nie robić wszystkiego naraz, żeby nie zakorkować całkiem tej autostrady. I taki też jest plan, który rozłożony jest na 3 lata. W pierwszym etapie prac, czyli między węzłami Murckowska w Katowicach i Brzęczkowice w Mysłowicach, zmiany w organizacji ruchu będą wprowadzone na jezdni do Krakowa na odcinku 4-kilometrowym. Podczas wymiany nawierzchni na autostradzie A4 Katowice-Kraków na każdym remontowanym fragmencie zachowamy po 2 pasy ruchu w każdym kierunku. Ograniczenie do 1 pasa będzie wprowadzone tylko na krótki czas niezbędny do przygotowania tymczasowej organizacji ruchu. Takie rozwiązanie bardzo dobrze sprawdziło się podczas wcześniejszych prac na naszym odcinku A4, pozwalając zminimalizować uciążliwości dla użytkowników. Wymiana nawierzchni autostrady A4 Katowice-Kraków wynika z umowy koncesyjnej, która będzie obowiązywać do marca 2027 roku. Poprzedni rząd zapowiedział, że jej nie przedłuży. Nowy rząd ma taki sam plan. Po wygaśnięciu umów zarówno autostrada A4, jak i A2 przejdą w zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Decyzji ostatecznej na dzisiaj nie ma, ale nie przewidujemy. Wiemy, że tak, na autostradzie A4 umowa kończy się w 2027 roku, na autostradzie A2 w 2037 roku. Tak jak nie ma opłat dla pojazdów osobowych na wszystkich publicznych odcinkach dróg krajowych i autostrad, tak samo nie przewidujemy na tych odcinkach pozostawienia czy przedłużenia opłat dla pojazdów osobowych i motocykli. To dobra wiadomość, zwłaszcza, że od kwietnia Stal Eksport po raz kolejny podniesie cenę za przejazd z Katowic do Krakowa. Kierowcy samochodów osobowych zapłacą na każdej bramce 16 zł. Zamiast w łóżku to na polowaniu albo na imprezie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował kontrolę zwolnień lekarskich w 2023 roku. Okazało się, że nadal wiele osób wykorzystuje je do realizacji własnych przyjemności albo załatwienia spraw, które można załatwić podczas urlopu. Paweł Jędrusik. W ubiegłym roku ZUS skontrolował w województwie śląskim ponad 10 tysięcy osób będących na zwolnieniach lekarskich. Okazało się, że ponad 1600 z nich musi zwrócić zasiłek chorobowy, bo wykorzystywali popularne L4 do czegoś innego niż leczenie. Nie podoba mi się to. Pracowałam bardzo długo i nigdy tego nie robiłam. Trzeba być uczciwym, doczekać się uczciwie emerytury. A jak się jest faktycznie chorym, to idzie, a jak się nie jest chorym, to nie, bo zdrowie jest cenne i udawać nie warto. Jest to niefajne, bardzo. No takie, jakby nie patrzeć, te L4, no powinno być, jest po coś, tak, żeby wyzdrowieć, a nie żeby, nie wiem, inni nasi współpracownicy mieli robić coś za nas na przykład, bo tak się przecież zdarza. Zdarza się też, że rzekomo chorzy na zwolnieniu świetnie się bawią. Wśród skontrolowanych w kraju byli tacy, którzy na przykład latali na paralotni albo byli na polowaniu. Hitem był właściciel zakładu pogrzebowego, który podczas kontroli schował się do trumny. Są też historie rodzinne. Mąż wziął zasiłek opiekuńczy na swoją rzekomo chorą żonę. O całej sytuacji żona powiadomiła pracodawcę, mówiąc, że po pierwsze nie jest chora, po drugie mąż wcale w domu się nią nie opiekuje, co więcej uczestniczy w imprezach zakrapianych alkoholem. I choć każdy czasem potrzebuje zostać w domu lub załatwić jakieś swoje sprawy, to akurat L4 nie powinno zastępować urlopu. Nie tylko dlatego, że symulując chorobę łamie się prawo. Tak naprawdę to z L4 nie opłaca się korzystać. Każda kopalnia, każdy dyrektor biura oczywiście u siebie czuwa nad tym, aby pracownicy korzystali wtedy, kiedy trzeba. Jeśli są jakieś nieprawidłowości, to oczywiście jest to na bieżąco kontrolowane. Natomiast nie zdarza się, aby pracownicy nadużywali. Ale nie wiadomo, czy nie nadużywaliby, gdyby L4 było płatne w 100, a nie 80%. Na to się jednak nie zanosi. Uczniowie szkół podstawowych z 3 gmin sąsiadujących z Wodzisławiem Śląskim mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej na trasie dom-szkoła. Wystarczy, że wyrobią sobie elektroniczną kartę i wpłacą na nią symboliczną złotówkę. Z kolei w wakacje będzie obowiązywała inna promocja, która obejmie starszych uczniów i osoby dorosłe. Paweł Jędrusik.
Z promocji na bezpłatne przejazdy z domu do szkoły i odwrotnie mogą korzystać uczniowie szkół podstawowych z trzech gmin – Gorzyce, Godów i Lubomia. Myślę, że każde rozwiązanie, które tamten budżet domowy jakoś reperuje, to po prostu daje jakieś tam dobre korzyści. Zasady są proste. Trzeba wyrobić elektroniczną kartę, na której zakodowany jest bilet miesięczny. Jeżeli uczeń posiada już taką kartę plastikową, która pozwala na uzupełnianie biletu zdalnie, to nie musi jej kupować. Jeżeli jej nie posiada, musi ją nabyć za 10 zł i następnie za złotówkę doładować ją. Jak tłumaczą władze powiatu wodzisławskiego, takie rozwiązanie wprowadzane jest po to, aby lepiej skomunikować oddalone od Wodzisławia Śląskiego miejscowości i wyrównać szanse uczniów z mniejszych miejscowości. Komunikacja w powiecie wodzisławskim od wielu, wielu lat jest bardzo dobrze poukładana. W okresach, w których inne PKS-y upadały, PKS Raciborski, z którym współpracujemy od wielu, wielu lat, ma to w bardzo dobry sposób poukładane. Jeżeli zostały zaproponowane tego typu rzeczy, to na pewno ma to sens. To nie jedyne zmiany, bo kolejne promocje zostały zaplanowane na okres wakacyjny. Wtedy za 29 zł z przejazdów autobusami PKS Racibórz na terenie powiatu wodzisławskiego będą mogli korzystać wszyscy chętni. W dzisiejszych czasach wiadomo, że każdy się liczy jak z jakimiś pieniążkami, a z drugiej strony też dbamy o środowisko. Ja będę miał taniej jeździć autobusem, to ja nie będę odpalał mojego samochodu. Bilety jednorazowe w PKS Racibórz kosztują od 3 do 6 zł, a miesięczne od ponad 68 do ponad 186 zł. Zabytkowa nastawnia kolejowa w Bytomiu zostanie wyremontowana. Spółka PKP PLK ogłosiła przetarg na wykonanie prac, których efekty będą widoczne jeszcze w tym roku. Stalowa konstrukcja z lat 30. XX wieku zostanie m.in. oczyszczona i odmalowana. Początkowo obiekt miał zostać wyburzony, jednak z wnioskami o jego wpisanie do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków wystąpili bytomscy społecznicy. Karolina Komada. Zabytkowa nastawnia bramowa w Bytomiu dostanie nowe życie i to jeszcze w tym roku. Spółka PKP PLK ogłosiła przetarg na remont obiektu. W ramach przeprowadzonych prac stalowa konstrukcja nastawni zostanie oczyszczona i odmalowana. Wykonana będzie renowacja elewacji i dachu. Okna i drzwi będą wymienione na nowe. Prace remontowe zostaną przeprowadzone także we wnętrzu obiektu. A dzięki zamontowaniu oświetlenia zewnętrznego nastawnia będzie podświetlona także nocą. To jedyna taka nastawnia wybudowana na terenie Polski. Obiekt dla wielu mieszkańców Bytomia ma wartość historyczną. PKP PLK chciało go wyburzyć przy okazji modernizacji linii kolejowej nr 131 z Chorzowa do Nakła Śląskiego. Wtedy bytomscy społecznicy wystąpili z wnioskiem o wpisanie nastawni do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. Jest budowana w latach 30. w stylu tak zwanego streamline. To był taki modernistyczny styl. Wzorowana jest na stalowym kadłubie statku. Taki ma kształt. Nieco skrócony od pierwotnego z lat 30., ale dalej ten kształt zachowała. No i ze względu na unikalność tego obiektu, a również wyposażenia wewnątrz, ciągle oryginalnego i sprawnego do dnia dzisiejszego, myślę, że zasługiwała na to. No poza tym dla mieszkańców Bytomia swego rodzaju symbolem. Modernizacja nastawni łączy się z aktualnym remontem stacji Bytom. Konstrukcja hali została wzmocniona, a budowa peronów jest na zaawansowanym etapie. Docelowo przez stację będzie mogło przejeżdżać więcej pociągów, a ruch towarowy zostanie oddzielony od pasażerskiego. Otwarcie ofert na remont nastawni zaplanowano na 21 lutego. Taki był poniedziałek. Dziękuję za Państwa obecność dzisiaj i zapraszam na jutrzejsze wydania informacji. Do zobaczenia.